czasy stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa się skończyły. My dzisiaj walczymy o utrzymanie politycznego Zachodu. Każda próba wspierania tych partii jest grą na interesy Kremla, nawet jeżeli komuś się wydaje, że tego nie robi. Orban jest rewizjonistą po prostu. Nazwijmy to po imieniu. On dąży do tego, tak jak Putin, żeby zmienić granice w Europie Środkowej. Państwa gościem Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Nie. Jak to nie? Nie kandyduję do Parlamentu. Jak pan nie kandyduje? Nie kandyduje pan? Nie. Jak to? Nie miałem kandydować. To przecież ja rozmawiałam... Dobra, to zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz. Uwaga. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i nie kandydat do Parlamentu Europejskiego. Skąd mi się to wzięło? Nie wiem. Ale przecież... Mamy dobrą kandydatkę na Podkarpaciu, Elżbieta Łukasiewicz. Oczywiście, tylko ja byłam przekonana też, że... No dobrze, coś widocznie... Mamy też inną dobrą kandydatkę, wina. Teresa Kubas-Hul. Elżbieta Łukasiewicz, to właściwie pewny mandat, nawet z Podkarpacia. Elżbieta Łukasiewicz, Teresa Kubas-Hul, Jolanta Kaźmierczak. W ogóle mamy taką kobiecą. O, widzą państwo, ale pamięta pan poseł dokładnie. Mogę listę dalej. Z Podkarpacia. Tak, dobrze, to teraz idziemy dalej. Głosujcie na kobiety z Podkarpacia. To ja nie namawiam, namawia pan poseł. Panie pośle, Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów ma badać 20 lat od 2004 roku. Jak w tak krótkim czasie można przebadać wnikliwie, dokładnie i bez oskarżeń o polityczne manipulacje tak długi okres, w tak krótkim czasie? Po pierwsze, zawsze mówiłem, że taka komisja w końcu powstanie. Nie w ten sposób, jak chciał to zrobić Jarosław Kaczyński z Macierewiczem, czyli nie po to, żeby kogoś przytopić, zaszkodzić komuś, tylko po prostu sprawdzić mechanizmy. My jesteśmy pod ogromną presją. My jesteśmy pod ogromną presją, czego sobie często... Przede wszystkim ta presja informacyjna. Ja to widzę i po sobie, i po pewnych danych, które do mnie spływają, i po tym, co dostaję od różnych partnerów z zagranicy jako informacje na temat propagandy rosyjskiej. Rosja stara się wywierać presję po to, żeby osłonić swoje działania na froncie. Cały problem jest w tym, że my, jako ludzie, którzy są wychowani już na Zachodzie, nie zdajemy sobie sprawy, że ta propaganda i informacja jest po prostu częścią operacji wojennej rosyjskiej. I każdy z nas powinien się zastanowić, czy sam nie jest przedmiotem manipulacji, kiedy czyta te wpisy botów, kiedy czyta jak niektórych polityków, którzy na przykład mają poglądy wyraźnie antyimperializmowi rosyjskiemu, się stara dyskredytować, jak się stara wpływać na liderów opinii, na dziennikarzy. To są wszystko bardzo istotne elementy wpływu Rosji we współczesnym świecie. My potrzebujemy i wskazania, kto za tym stoi i jak to działa, ale także pokazania mechanizmów, żeby obywatele byli świadomi, jaki to jest problem. No dobrze, a pana zdaniem obywatele nie są świadomi, z jakim problemem mamy do czynienia w tej chwili? Ja lubię o tych sprawach mówić tak całkiem szczerze, także o sobie. To znaczy tak. Długi czas myślałem, wiedziałem, że jest wojna informacyjna. Jako profesor w akademii widziałem, ile zespołów nad tym pracuje, że ciągle ktoś się tym zajmuje, ciągle o tym powstają książki, ale człowiek ma w sobie jakieś takie coś, jak gdyby był obok tego, nie? Że to myśli, to ich dotyczy, a mnie nie. A jednak to dotyczy nas wszystkich. Rosjanie dzisiaj na przykład, szykując się do wojny na froncie charkowskim, czyli szukając, ja to nazywam moment charkowski, czyli próbując przełamać front na wysokości Charkowa, oni wiedzą, że to jest decydujące politycznie i co robią? Cała ich propaganda od 2 czy 3 tygodni idzie na to, żeby pokazać Zachód jako nieudaczny, bo chcą dotrzeć do wszystkich z informacją i do tych na Zachodzie, i do tych na Ukrainie, że sobie nie radzimy. To samo, jeżeli chodzi o Ukrainę. Tam też starają się pokazać, nie dacie sobie rady, idzie źle. A tymczasem widzimy, że na przykład udało się dostarczyć na front amunicję. Udało się tę amunicję amerykańską dostarczyć, także udała się inicjatywa czeska. Także kolejne inicjatywy się szykują. Czyli mamy fakty takie, że Zachód sobie radzi i Ukraińcy sobie radzą. I próba rozmiękczania. Rozmiękczanie jest wycelowane często nie tylko co do sprawy, ale w konkretne osoby. I to jest klasyczny przykład wpływu rosyjskiego, który ktoś może ignorować. Pomyśleć, mnie to nie dotyczy, a co ja obchodzę ruskich, nie? A jednak to działa. Więc tego typu mechanizmy, zarówno w gospodarce, jak i w świecie informacyjnym, ja kładę nacisk na te w świecie informacyjnym, no wymagają tego, żeby je pokazać. No dobrze, ale nie do końca odpowiedział mi pan na pytanie, jak uniknąć tych zarzutów o politykę w kontekście tak krótkiego czasu pracy komisji, no bo pan premier powiedział, że już po wyborach europejskich, co prawda, niemniej no 2 miesiące daje na taki wstępny raport. Jak tak gigantyczny czas
w tak krótkim czasie przebadać dobrze i uniknąć właśnie zarzutów o robienie sprawy po łebkach i tak dalej. Szczerze mówiąc, powiem za siebie, bo nie jestem tutaj w tej sprawie rzecznikiem pana premiera, bo po prostu z nim o tym akurat w ostatnich dniach nie rozmawiałem, ale ja widzę to tak. Wstępny raport, ale myślę, że będzie potrzeba stałego monitoringu przez dłuższy czas sfery publicznej w Polsce, tak jak w innych krajach naszego regionu. I myślę, że wstępny raport raczej będzie tylko, tak mi się wydaje, tak to odbieram, raczej będzie tylko pomysłem, będzie tylko powodem do tego, żeby pracę kontynuować później. Mhm. Skład tej komisji. Dlaczego to ministrowie mają wyznaczać członków tych, którzy będą wyjaśniać rosyjskie wpływy? No bo taki charakter ma ta komisja, to jest komisja rządowa. Ale ona miała być zupełnie niepolityczna. A jeżeli wyznacza minister, to znów mogą się pojawić zarzuty o polityczność, upolitycznienie. Szczerze mówiąc nie ma. Znaczy zarzuty się zawsze pojawią, natomiast jeśli komisja jest rządowa, no to chyba najlepiej, żeby członkowie rządu mianowali. Znaczy nie widzę tu żadnej kontrowersji, no bo jakby to się miało. Nie, ja tylko używam tych argumentów, pytam w taki sposób i w jaki których wątpliwości ma i opozycja, a także część komentatorów. No słusznie, no to komisja jest rządowa, no to wyznaczają ministrowie. No jeżeli komisja byłaby, nie wiem, filharmoniczna, to by wyznaczali muzycy, no. Nie wiem w ogóle, na czym polega kontrowersja, nawet nie wiem, co odpowiedzieć. No. Jarosław Stróżyk, pan generał Jarosław Stróżyk, to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o przewodniczenie tej komisji? Na 100%. Na 100% dlatego, że to jest doświadczony ekspert. Mhm. Jest funkcjonariuszem i doświadczonym ekspertem. Szczerze mówiąc, lepszego trudno byłoby wymyślić. Premier zapewnia, że nie chodzi o rozgrywki polityczne, że nie chodzi o to, żeby kogokolwiek na przykład pozbawiać możliwości kandydowania w kolejnych wyborach, jak to miało być w przypadku pierwotnej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, tak zwanego Lex Tusk, ale jednocześnie mówi o zaciśniającej się pętli wokół szyi Antoniego Macierewicza. Jest sprawa wpływów rosyjskich. I proszę zwrócić uwagę, że należy do tych osób, które już w trakcie tej dyskusji, którą prowadziło PiS, mówiłem, że jeżeli czegoś się boję, to tego, że oni skompromitują ideę powołania takiej komisji, bo widzę, że podobne ciała istnieją w innych państwach i widzę, że jest to potrzebne. Drugie, ta komisja ma charakter rządowy, jak powiedzieliśmy, a nie jest z wyboru parlamentu, jaki taki był plan, tak planowali PiS-owcy. Więc trzeba stanąć na gruncie tego, jak to zostało powołane i zrozumieć, po co to ciało jest, jak ono działa. Nie wiem, co jeszcze jak mogę to prościej powiedzieć. Mm-hmm. Panie pośle, a tak naprawdę czego my się powinniśmy spodziewać w tych najbliższych tygodniach i miesiącach, jeśli chodzi o rozmaite wątki dotyczące sabotażu, dotyczące rozmaitych prowokacji, które ze strony i białoruskiej, i rosyjskiej mogą płynąć? Na co my się powinniśmy przygotować jako społeczeństwo? W sferze informacyjnej już omówiłem. Teraz przechodzę do tej sfery wojennej ściśle. To, co jest najbardziej niebezpiecznym procesem, przed którym stoimy, to możliwe, że dojdzie do przerwania, że oby nie doszło, że jest inaczej. Jest ryzyko przerwania frontu na wysokości Charkowa lub Sum. To by wywołało dużą falę migracji wewnętrznej na Ukrainie i powodowałoby, że musimy być przygotowani na dodatkowe formy pomocy, a nawet przyjęcie uchodźców w jakimś wariancie. Drugi element, który widzę i który jest w tej chwili na tapecie, można powiedzieć, mocniejsze niż dotąd ataki na infrastrukturę krytyczną, w tym szczególnie infrastrukturę energetyczną na Ukrainie, co będzie miało wpływ na możliwości dostarczania energii do Ukraińców, czy do obywateli Ukrainy, to oznacza, że my powinniśmy być gotowi na to, żeby więcej dostarczać transformatorów i różnego rodzaju sprzętu, który pomaga szybko odbudowywać te wszystkie instalacje, które służą do produkcji i dostarczania prądu. Tarcza Wschód to jest kolejna inicjatywa, którą w ostatnich dniach zapowiedział premier Donald Tusk. Linie Maginota każdy może przeskoczyć. Odpowiadają nawet wasi koalicjanci w postaci na przykład szefowej klubu parlamentarnego Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Lepiej pani nie mogła trafić niż na mnie, ponieważ ja zawsze mówiłem, że ochrona granicy jest podstawą do funkcjonowania państwa. To znaczy żaden rząd w Europie nie może sobie pozwolić na to, że nie chroni granicy. A szczególnie rząd centrowy musi uważać na to, żeby pilnować granicy, bo jeżeli my byśmy pokazali, tym bardziej my, czyli rząd premiera Tuska, gdyby rząd premiera Tuska pokazał słabość, to skutki byłyby ogromne. Bo od razu w to wchodzą populiści i zaczynają pokazywać, tylko my was bronimy. Dzisiaj pokazujemy, to my jesteśmy skuteczni. To my mamy prostą doktrynę więcej bezpieczeństwa.
i to bezpieczeństwo zostanie dostarczone. Nie ma dzisiaj na świecie, to bym powiedział tym, którzy krytykują, sposobu na 100% gwarancję bezpieczeństwa, bo czasy 100% gwarancji bezpieczeństwa się skończyły. Natomiast są dzisiaj możliwości, by ochronę granicy dostosować do terenu, użyć tych elementów, które wynikają z naturalnego ukształtowania terenu, jak na przykład bagna, z których się tam ktoś śmiał, co jest absurdalne kompletnie, żeby się z tego śmiać. No, w innym przypadku... Przecież to wszyscy wykorzystują środowisko naturalne do zabezpieczenia granic. W innym przypadku są góry, no ale akurat w tym miejscu nie ma okay, gór. No ale proszę sprawdzić chociażby, jak to w Finlandii wygląda, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. Byłem rok temu specjalnie, żeby zobaczyć latem. Wziąłem syna pod pretekstem wakacji, bo chciałem sobie pooglądać, jak to działa u nich. Mm-hmm. Więc u nich właśnie bagna są głównym elementem tworzenia granicy naturalnej. Na innych częściach granicy trzeba adekwatnie zastosować barierę fizyczną. Zawsze to mówiłem. Nawet jak pisowcy budowali, chociaż czułem, że oni za dużo pieniędzy wydają, że źle to robią, ale mówiłem, czasami trzeba to zrobić. I dzisiaj jest możliwość, żeby to zrobić całościowo. Propozycja premiera Tuska idzie w tym kierunku. Właściwa, jedyna właściwa propozycja na ten czas. A że ktoś mówi nie na 100%, no nie na 100%, bo w ogóle nie ma nic na 100%. No dobrze, a ten argument mówiący o tym, że państwo głosowali przeciwko zaporze, którą budowało Prawo i Sprawiedliwość, a teraz kontynuują, jak twierdzi Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński, pomysł PiS-u właśnie. Doskonale to pamiętam, myśmy głosowali przeciwko konkretnym zapisom, które były związane z tym, że nie było kontroli nad wydawaniem pieniędzy. Że oni wydawali to bardzo duże pieniądze. 1,5 miliarda złotych. Tak, i myśmy mieli słuszne wątpliwości. Dzisiaj, gdyby ktoś proponował wydawanie tych pieniędzy bez żadnego... Co było problemem rządów PiS-u? Problem rządów PiS-u było wydawanie pieniędzy bez kontroli. I to dotyczyło także tej granicy. Przecież myśmy w tej sprawie głosowali, a nie co do zabezpieczenia granicy. Ale czy to jest kontynuacja pomysłu poprzedniego rządu? No wie pan, co to jest, tak jak mnie ktoś pytał, oni sobie, PiS-owcy, wymyślają, że oni wymyślili, że trzeba chronić granicę. No to może jeszcze koło oni wymyślili. No, no jest kontynuacja, no w tym sensie, że każdy rząd broni granicy. A PiS-owcy wychodzą teraz i mówią tak, o, oni małpują od nas, bo będą chronić granice. No to jest podstawowe zadanie każdego rządu, tak ich rządu, jak i poprzedników, jak i naszych następców. Jak i nas. No na czym polega ta ich inwencja, że chronili granice? To już to jest żart. No dobrze, ale minister Mariusz Błaszczak, to zapewne pan słyszał, podaje w wątpliwość właściwie wszystkie obietnice, które w tym wątku składa premier Donald Tusk, podkreślając, że jest absolutnie niewiarygodny i tak musi dalej, się tak dalej. Musi się minister Błaszczak uzbroić w cierpliwość i zaczekać z oceną tego, co będzie. I to wszystko, to tylko do niego apeluję. Pana zdaniem, nic więcej nie mogę zrobić w tej sprawie. Ile ta inwestycja będzie trwała, jeżeli chodzi o zbudowanie całej tej tarczy? Macie jakąś cezurę czasową? Nie, ja się tym nie zajmuję, to wiedzą ci, którzy to robią. Nie, myślałam, że może rozmawialiście na ten temat. Nie, ale ja lubię czasem powiedzieć, że czegoś nie wiem, jeśli nie wiem. Nie wiem, nie widziałem żadnych planów inwestycyjnych. A ci, którzy twierdzą, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bo brakuje ponad 200 kilometrów, gdybyśmy całą granicę z Rosją i Białorusią mieli chronić? O matko, zaraz zwariuję. Czy nasz kraj staje się powoli krajem malkontentów, którzy na wszystko... Nie malkontentów, tylko jeżeli... Smerw Maruda razy 10. Ale nie, no panie pośle, nie lubię takiego odpowiadania na pytania, bo ja przecież to nie są moje wątpliwości. Tylko jestem od tego, żeby wątpliwości wyborców wyjaśniać. Przecież ja nie mówię, że pani jest smerfką Marudą, tylko mówię, że tam jest jakiś smerf Maruda. O 400 kilometrach, a ta granica jest znacznie dłuższa, to ludzie pytają, co z resztą. No, nie ma się co dziwić. Dzisiaj tyle, później reszta, nie wiem, nie znam szczegółowych planów, ale nie rozumiem tego podejścia, że ktoś mówi, osłaniamy 200, a dlaczego nie 50 więcej? Bo dzisiaj 200, a potem 50 więcej. To oceniają eksperci. No jeżeli polityk usiądzie i powie, a teraz tu budujemy mur, a tu budujemy zasieki, a tutaj dozór elektroniczny, a tutaj bagna, przecież to nie będzie poważne. Znaczy poważna odpowiedź jest taka, żeby wszystkim smerfom Marudom powiedzieć, robimy to, co dzisiaj możemy i co eksperci uważają za konieczne do zrobienia teraz. I można im, znaczy ja już powiedziałem dzięki pani możliwości, które pani mi dała. To teraz jeszcze, pani pośle, sprawa dotycząca tej żelaznej kopuły, w którą też premier Donald Tusk chce się zaangażować, no, w kontekście całej inwestycji. Wiemy, że na razie to jest bardziej taka umowa na papierze niż coś bardzo konkretnego. 14 państw Unii Europejskiej, o ile się nie mylę, jest zaangażowanych w te kwestie. I nie tylko, bo też spoza. I nie tylko. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało w tym uczestniczyć, twierdząc, że to jest biznesowy projekt niemiecki. Wspierani zresztą byli w takiej retoryce przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak pan dziś przekona wyborców, że my, jako duży kraj Unii Europejskiej, musimy być częścią tego całego projektu? No musimy brać udział we wszystkich projektach, które dzięki którym wzrasta nasz poziom bezpieczeństwa. To jest tak, jak powiem tak, drodzy wyborcy, to jest tak jak z ubezpieczeniem. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości ubezpieczenia się, a żadna z tych możliwości nie daje 100% pewności. Ale jeśli skorzystamy z wszystkich możliwych, to zmniejszamy ryzyko. I my teraz zmniejszamy ryzyko. Jeżeli chodzi o tę tarczę tak zwaną europejską,
biorą w tym udział państwa zarówno Unii, jak i państwa spoza Unii, tak. Wielka Brytania przykładowo. To jest kompatybilne, patrząc całościowo z tym, co się dzieje w NATO. To jest jeden z projektów, do których należy przystąpić, bo wzmacniają bezpieczeństwo Polski. Że pisowcy tego nie chcieli, no bo oni nie chcą niczego, gdzie się pojawia słowo Unia Europejska. Nawet nie zauważyli, że tutaj są też państwa spoza Unii, czyli inne państwa natowskie. No drugi argument, że ten projekt ma charakter biznesowy. Tak, każdy projekt związany z bezpieczeństwem ma charakter biznesowy, bo wszystkie te projekty są bardzo drogie. No właśnie, a jeżeli będzie tych osób, czy właściwie krajów zaangażowanych więcej, to jednocześnie to można wytłumaczyć może kolegom z konkurencji politycznej. Nie, ale oni to wiedzą. Że im więcej, tym koszty dla poszczególnych członków będą niższe. Pani redaktor, nic im nie trzeba więcej tłumaczyć, bo oni to wszystko wiedzą. Oni po prostu mają takie podejście. Ale to panie pośle, to ja czegoś nie rozumiem. Albo udaję, że nie rozumiem na potrzeby tej rozmowy. Prawo i Sprawiedliwość, zdając sobie sprawę z tego, że to w znacznym stopniu zwiększyłoby także nasze bezpieczeństwo, nie chciało się na to godzić i w dalszym ciągu sceptycznie jest nastawione, bo Unia, bo Niemcy? Naprawdę? Znaczy oni nie są, no tak, oni nie są realistyczni, nie są pragmatyczni. My jesteśmy realistyczni, pragmatyczni, jak jest jakaś możliwość, żeby wzmocnić bezpieczeństwo. Zresztą wyciągajmy wnioski, patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie. Na Ukrainie kluczem jest bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. No. To jest temat. Nie? Nowoczesna wojna to jest przede wszystkim, jeżeli chcemy być całościowo bezpieczni, ochrona właśnie tego puła, powiedzmy. Wczoraj ukazały się fragmenty bardzo mocnego wywiadu, którego były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel udzielił Newsweekowi. I tam stwierdził rzecz następującą, że nie da się wykluczyć planu zamachu Rosjan na premiera Donalda Tuska, że Polska musi się liczyć z tym, że taki plan leży u Putina na stole. Jak pan skomentuje te słowa pana generała? Może kwestia osobistego bezpieczeństwa czołowych polityków jest dzisiaj dużo poważniejsza niż dawniej? Nie, nie, ja pytam o konkretną sprawę, o której, no o to, co panu przeczytałam, panie pośle, no. O to, że według generała Pytla na stole u Putina leży plan zamachu na Donalda Tuska. Czy pana zdaniem to jest możliwe? Precyzyjnie mówiąc, choć nie lubię występować w roli osoby, która komentuje wszystkie inne wywiady, które się ukazały, ale no dobra, nie? Generał Pytel mówi coś, co powinien powiedzieć każdy człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem, czyli że jest możliwy także taki plan, trzeba go brać pod uwagę, bo to on mówi to. No dobrze, i co z tego wynika także dla naszych służb? Uważa pan, że to, co z całą pewnością robię, ochrona na przykład najważniejszych osób w państwie, jeżeli najważniejszych, to których, powinna zostać zdecydowanie wzmocniona albo już została wzmocniona? Ostatnia rzecz, którą ja mógłbym zrobić, to opowiadać o tym, nawet gdybym wiedział, to opowiadać o tym w mediach. O tym się nie opowiada w mediach, ale przecież, nie wiem, no, ubiegłotygodniowy zamach na premiera Fico pokazuje, jakie są dzisiaj czasy. No, to takie są czasy. Więc z całą pewnością służby w Polsce skupiają się na tym, żeby dać większą ochronę osobom zaangażowanym w kształtowanie polityki Polski, ale taką osobą w pierwszym rzędzie jest szef rządu w naszym systemie, poza wszelką dyskusją. To teraz o nowym rozdziale dla Polski, jak to wczoraj zostało określone. Komisja Europejska zamyka procedurę artykułu 7. Vera Jourova powiedziała, że no, różni się obecny rząd od poprzedniego tym, że według tamtego rządu wszystko było w porządku. Ten mówi, że nie jest w porządku i to trzeba reformy kontynuować. Zaznacza zmiany jest więcej niż poprawiła się relacja na linii Bruksela-Warszawa. Zmian jest więcej niż mówi Vera Jourova, bo obecny rząd po pierwsze mówi, że trzeba poprawić stan praworządności, po drugie zrobił już w tej sprawie sporo i może wiarygodnie nie obiecać, że zrobi więcej, bo ma większość. Więc gdyby takie same obietnice mógł złożyć poprzedni rząd i tak samo działał, też pewnie by tak było. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, to jest normalna kolej rzeczy. Mhm. Było jasne, że kiedy powstanie większość, będzie rządziła koalicja październikowa, będziemy w stanie zmieniać prawo. Mamy taką większość, żeby to zmienić? Będziemy to robić? Częściowo nie macie, bo macie jeszcze prezydenta Dudę na ostatnim odcinku procesu legislacyjnego i to, jak sądzę, spowalnia reformy. To spowalnia, ale jej nie uniemożliwia. Ponieważ jest wyraźna wola do działania zarówno w tych sprawach, które wymagają zmiany ustawy, jak i tych, które nie wymagają. No dobrze, a gdyby pan miał powiedzieć, co tak naprawdę bardzo konkretnie zdecydowało o tym, że procedura z artykułu 7 zostanie zatrzymana, to co to jest? Oprócz samego klimatu politycznego. Nie, to nie jest klimat, no bo to jest... No dlatego pytam o konkrety. No konkretnie zdecydowało to, że Komisja Europejska widzi, jaka jest większość w parlamencie, w jakim kierunku jest prowadzona polityka rządu. Oni mogą sobie to już sprawdzić, no jak w fizyce albo w chemii, fizycznie niemal, bo widzą już ten rząd kilka miesięcy, widzą jaka jest większość i widzą, że możemy dokonywać zmian.
No dobrze, ale to cały czas jest bardzo ogólne. Pytam o konkretne rozwiązania legislacyjne, panie pośle. Panie redaktor, ale ja nie znam się na konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych. Wiadomo, jakie chodzi obszary, na przykład Krajową Radę Sądownictwa. No tu mamy problem. Tak. Tutaj trwa dyskusja, ale mamy możliwość zmiany i mamy możliwość znalezienia rozwiązania. Chodzi o ustrój prokuratury, no chodzi o te wszystkie rzeczy. Już konkretnych ustaw pani nie powiem, bo ja tym się nie zajmuję. Natomiast wiemy, jakie to są obszary, wiemy, jakich zmian trzeba dokonać i komisja dostaje sygnał. Tak, to jest możliwe. Nie potrzeba było niczego więcej. Gdyby Morawiecki był w stanie powiedzieć, zrobię to i pokazać, że ma do tego większość, to przecież to by się także u niego stało. Więc pisowcy nie mają się czym denerwować. To jest proste i logiczne. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w działaniach komisji. Tak powinno było być. Oni są przecież realistami, rozumieją, że nie wszystko w jeden moment. Ale patrzą, czy zmiany następują. Następują w tych obszarach, o których powiedziałem. Do tego są przygotowywane konkretne akty prawne wewnątrzrządowe, a także ustawy. To się dzieje. I czy jest możliwe, że będzie kontynuowane? Jest, bo jest wyraźna większość. No dobrze, to jeszcze jedna kwestia. Panie pośle, związana już z samymi wyborami europejskimi i takim chwytem retorycznym, ale chyba nie tylko chwytem retorycznym, którym posługuje się premier Donald Tusk. Chciałam zapytać, czy pana zdaniem rzeczywiście to jest tak, że to są wybory, których jeszcze nie było w kontekście wagi i w kontekście tego, że to już nie jest wyłącznie konkurencja polityczna, a wojna cywilizacji, o której bardzo konsekwentnie premier mówi w rozmaitych swoich Patrzę na politykę Rosji, na politykę takich twardych przeciwników Zachodu, właśnie jak Rosja, ale także Iran. Patrzę na to, co się dzieje w poszczególnych państwach europejskich, zbieram to i dochodzę do wniosku, tak, dokładnie to jest tak, że w najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej sprawa europejska będzie stała na ostrzu noża. Ponieważ praktycznie w każdym państwie Unii pojawiły się partie, pani wie, zawsze o tym mówiłem, kominternu, czyli powiązane z Rosją jednak, które starają się rozwalić projekt zachodni. I my dzisiaj walczymy o utrzymanie politycznego Zachodu, tak jak się walczyło o to w czasach zimnej wojny. Dzisiaj to jest ta skala. Wielu twierdzi, że mamy dzisiaj drugą zimną wojnę i to zdecydowanie poważniejszą niż Można tak powiedzieć. Wie pani, w historii trudno jest zawsze ocenić, co było poważniejsze, co mniej, ale wiemy, wyczuwamy, że teraz jest moment szczególnej powagi, jeżeli chodzi o ten czas po rozpadzie Związku Sowieckiego, bo jest jakby powrót tej sowieckiej polityki w innym garniturku. I to ma, jak sądzę, na myśli pan premier i to jest właściwa diagnoza sytuacji. Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość gra na Kreml? Tam są różni politycy. Niektórzy, jak sądzę... Ja mówię w ogólnym wydaniu. Ale w ogólnym wydaniu, jeżeli chodzi o to powiązanie się z partiami Putinternu, no to ja im to od dawna mówię i powtórzę jeszcze raz u pani. Każda próba wspierania tych partii jest grą na interesy Kremla, nawet jeżeli komuś się wydaje, że tego nie robi. To tak naprawdę to robi. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, jakie są cele Orbana w Europie Środkowej, Orban jest rewizjonistą po prostu. Nazwijmy to po imieniu. On dąży do tego, tak jak Putin, żeby zmienić granice w Europie Środkowej. Zastanówmy się, co... Zmienić granice w... Rozumiem, że mówimy o Ukrainie, ale nie tylko, tak? No, ale jeżeli ktoś pierwszy zmieni granice siłowo w Europie Środkowej, to zastanówmy się, jakie będą konsekwencje. Dla Polski to są najbardziej tragiczne możliwe konsekwencje. Orban jest rewizjonistą, tak jak Putin. Partie takie jak Le Pen oficjalnie przyznają, że brały pieniądze od Putina. Więc co znaczy, jeżeli przywódcy Prawa i Sprawiedliwości robią z nimi sojusze polityczne? To nie jest kwestia, że kogoś się oskarży, czy że komuś się powie coś przykrego. To jest kwestia jakiegoś elementarnego, no jakiejś wierności faktom po prostu. Dobrze, to teraz pytanie o Mateusza Morawieckiego, panie pośle. No, nie da się nie zadać tego pytania, ponieważ pan premier Mateusz Morawiecki, pamiętamy, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie do Warszawy sprosił całe to towarzystwo, mając już od amerykańskiego wywiadu informacje dotyczące planowanej inwazji Rosjan na Ukrainę. Później były kolejne spotkania, niedawno w Brukseli, później był w Budapeszcie, teraz znowu wideokonferencja, na której no, też dość krytycznie na temat Unii i całej biurokracji unijnej się wypowiadał. Zgadzamy się, że Unia jest przebiurokratyzowana i że trzeba to zmienić, bo rzeczywiście wielu absurdów tam jest. Niemniej te tezy pana byłego premiera idą bardzo daleko. Łącznie z tym, że on powiedział, że największym zagrożeniem dla demokracji jest dzisiaj Bruksela. Więc on to robi nieświadomie, pana zdaniem? Popatrzmy trochę krytycznie też na tą tezę, że Unia jest zbyt biurokratyczna. Jest.
Ale z czym to porównujemy? Z krzywizną banana na przykład. No panie pośle, wie pan o co chodzi. Ludzi to śmieszy, ludziom to przeszkadza. Ale wie pani, to też, jak sądzę, hamuje trochę pracę i w parlamencie, i w komisji. Mówiąc na poważnie, bo nasi słuchacze też zasługują na trochę takiego poważnego wyjaśnienia. Mhm. Mówi to jako historyk. Każde wielkie imperium charakteryzuje się tym, że standaryzuje życie gospodarcze. Znaczy, żeby obracać bananami przykładowo albo masłem na tak dużym terytorium, jak się otwiera rynki i chce się ustalić standard, to zawsze, żeby ten cały organizm działał, istnieje gdzieś jakiś urzędnik, który zajmuje się tym, żeby określić, co to znaczy masło na przykład, ile musi być tłuszczu w maśle. To komuś się może wydawać śmieszne, ale to jest konieczne, jeśli jest taki duży rynek. Zapewniam panią, że w czasach Austro-Węgier, kiedy było urzędników znacznie mniej, w Krakowie, czy w Rzeszowie, czy w Przemyślu mówili, że w Wiedniu jest za dużo urzędników. To jest stałe narzekanie. Może jest za dużo, może nie. Nigdy nie wiem, z czym to porównywać, bo nie ma drugiej takiej Unii Europejskiej. Więc nawet jeżeli oni czasem robią coś, co nam się wydaje śmieszne, to ma pewien gospodarczy sens, tylko trzeba to na spokojnie wytłumaczyć. Tak, wracając do Morawieckiego. Jak są takie poważne programy, jak u pani, że można coś powiedzieć, to warto czasem skorzystać z okazji, żeby to naszym słuchaczom wyjaśnić, nie? Że to jest konieczne. Ale ponieważ wiem, że już muszę pana wypuszczać, to jeszcze chciałam dwa słowa o Mateuszu Morawieckim i jego aktywności. Powtórzę pytanie. Nie sądzi pan chyba, że to jest, chyba że pan tak sądzi, że to jest przypadek, w tym sensie nie muszę tego komentować, że komentuję to prawie każdego dnia. Znaczy Morawiecki dla swojego zysku w kraju trzyma się z tymi, którzy walczą z Unią i to jest działanie wbrew polskiej racji stanu. Jestem o tym przekonany. No dobrze, to teraz ostatnia sprawa. Na razie sondaże nie są zbyt obiecujące, jeżeli chodzi o frekwencję. Jak pan przekona naszych widzów, że te wybory są potwornie ważne 9 czerwca i że naprawdę wszyscy Może trzeba tak czasem po ludzku do ludzi powiedzieć. Bardzo proszę, kamera numer 4 jest pana. Wiem, że jesteście państwo już zmęczeni wyborami, rozumiem to po ludzku, bo były wybory jesienią, potem były samorządowe, jedna, druga tura, ale po tych wyborach będzie trochę odpoczynek. Proszę państwa o to, żebyście poszli jeszcze raz do wyborów i jeszcze tę godzinę, paręnaście minut na głosowanie poświęcili Polsce, bo ta Bruksela niby daleko, ale tak naprawdę blisko i dotyczy naszych spraw i naszych interesów. Bardzo państwa proszę o udział w wyborach. Apelował Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, szef Komisji Spraw Zagranicznych, nie startujący w wyborach do Europarlamentu. Ja nie wiem, jakąś zaćmę miałam dzisiaj. Ale to super wyszło. Wybaczy mi pan, mam nadzieję. Proszę wysłać to całe od początku, puścić. Nie wiem, czy to są na żywo. Nie, ja swoich wpadek absolutnie nie wycinam, wbrew wielu politykom, którzy tak czynią. Oczywiście nie mówię o panu pośle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, a teraz już, no właśnie nie teraz, tylko już za chwilę u państwa. Generał Waldemar Skrzypczak, zapraszam.